Jak mówią nam statystyki YouTube'a, niewielki procent widzów faktycznie nas subskrybuje. Jeśli możesz, to przeskroluj i daj nam subka. Może bardzo nam to pomoże, a ty możesz odsubskrybować, kiedy tylko chcesz. Dzięki. Cypis jest numerem 1 w światowej top 50 na Spotify. Serio, brzmi absurdalnie, ale jak chcesz to wejść w aplikację, kliknij w lupkę listy przebojów i świat Viral 50. Jest to lista globalnie najczęściej udostępnianych utworów w aplikacji. Jak mu się to udało? Dzięki tańczącej krowie. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan. Cześć, jestem Maciek, edytor Repriver. Kiedy odkryłem, że Cypis, a raczej Gdzie jest biały węgorz, a raczej Dancing Polish Call at 4 AM nagle eksplodował, Suma poprosił mnie o jak najszybsze zrobienie tego odcinka. Podkreślę tylko, że to ja zauważyłem. Jeśli tego nie wiecie, to nasz Polak rodak jest na ten moment cholernie popularnym memem. No ale my od analizy memów nie jesteśmy, więc skupmy się na nagłym, związanym z tańczącą krową sukcesem Cypisa, bo okazuje się, że ludziom na całym świecie wpada to w ucho faktycznie. Dzięki temu ogromnemu przyrostowi popularności, w momencie kiedy to nagrywam, Cypis jest na pierwszym miejscu w 23 z 66 rankingów państw, a w top trójce w 28 państwach. No i podbił ranking globalny. Może nas to dziwić jako Polaków, mnie na pewno, bo uważam, że Cypis z błyskotliwymi tekstami raczej nie stoi, a teraz ludzie porównują jego twórczość do starych kawałków Gorillaz. No ale uważam, że gdybym nie rozumiał polskiego, to też bym się do tego pobujał. Jak krowa. W 144p. To na dziś wszystko. Taka lekka ciekawostka, Suma nie pozwoliłby mi zrobić pełnego odcinka. Żegnam się z wami, linki do wszystkich źródeł będą w opisie. Na razie.